Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Markiz i po długim okresie czasu przygotowałem top 5 potworów w Gwiezdnych Wojnach według mnie. No i oczywiście chciałbym zobaczyć waszą piątkę potworów w komentarzach. Wszelkie informacje jak zawsze pod koniec filmu, a ja zapraszam was już do oglądania. Na piąte miejsce wybrałem Exegorth. Ten typ potwora określanym jako kosmicznym ślimakiem żył na asteroidach blisko planety Hoth. Ślimak ten osiągał przeciętnie 10 metrów długości, ale odkryto przypadki osobników liczących aż 800 czy 900 metrów długości. Jeśli chodzi o jego budowę ciała, sama skóra była odporna na ogień blasterów, w przypadku większych osobników nawet na atakę myśliwców czy bombowców. Poruszały się odpychając się od asteroid, szybując w przestrzeni kosmicznej. Miało także po 8 serc i 10 nerek. Ich skóra była wykorzystywana w różnych przemysłach, szczególnie kosmetycznych. Wykorzystywano ją również do budowy statków, dzięki swojej wytrzymałości i elastyczności. Datując stwory, odkryto w czasie Republiki, ale mówi się, że pierwsze odkrycia zanotowano dopiero w późniejszym okresie. A na kolejnym miejscu Rancor. Był jednym z najbardziej znanych nam drapieżników i niebezpiecznych stworzeń. Rancor był uważany za bardzo niebezpieczne stworzenie ze względu na dzikość i agresywność w połączeniu dużymi rozmiarami i siłą. Bardzo dobrze widziały w ciemności, a przez to, że były one transportowane w różne miejsca galaktyki, wykształciły u siebie dużo innych cech, które dały im przetrwać i rozwijać się w różnych zakątkach świata. Osobniki osiągały nawet od 5 do 10 metrów wzrostu z dużymi pazurami i kończynami podobnymi do pni. Te średnio osiągały do 3 metrów wzrostu. Wiele osobników było wywożonych w różne miejsca ze względu na rozrywkę lub w celach bojowych. Dobrym przykładem jest tu pała Jabby, gdzie w samym filmie została wykorzystana scena potyczki między Luke'iem a samym Rancorem w celach, możemy tak powiedzieć, rozrywkowych lub raczej przetrwania. Rotor. Czerwonoskóry drapieżnik spokrewniony z sarlakami. Ze względu na ich rzadkość były one cennym ładunkiem dla kolekcjonerów. Przykładem może tu być Han Solo, który przewoził kilka przedstawicieli tego gatunku dla króla Prany, lecz po ich uwolnieniu opuścił on statek, zostawiając w nim cenny ładunek, jakim były nasze radary. Skóra tych stworzeń była w stanie oprzeć się pociskowi blastera, poruszały się dzięki mackom, które na swoim zakończeniu miały przyssawki, które służyły jako broń. Porozumiewały się dzięki dźwiękom niesłyszalnych dla ludzi i często polowały wspólnie jako watacha. Były także odpowiedzialne za masakrę tryliańską. A na drugim miejscu Bestia Zilo. Stworzenie to zamieszkiwało planetę Malastar, jednak z czasem wiele ich przedstawicieli wyginęło. Bestia była wrażliwa na promienie z dział pulsujących, które doprowadzały ją do osłabienia i utraty przytomności. Tamtejsza rasa długów zamieszkująca planetę znalazła sposób na pokonywanie przeciwnika, dzięki paliwu, które zatruwało Bestię Zilo, co doprowadziło praktycznie do ich wyniszczenia. Jednak Bestie Zilo było odporne na ogień blastera, jak i na miecz świetlny dzięki ich pancerzu, który pokrywał ich ciało. Oczywiście ciekawostką może tu być transport jednego z przedstawicieli na Coruscant w celu wykorzystania jego pancerza do budowy zbroi dla klonów, z rozkazu kanclerza Palpatine'a. Ten, kto oglądał Gwiezdne Wojny, Wojny Klonów, na pewno wie, że cała akcja nie zakończyła się dobrze. No i na pierwszym miejscu Sarlak. Jest to roślinopodobny organizm występujący na kilku planetach w galaktyce. Jest jednym z najniebezpieczniejszych stworzeń, które wstrzykiwały specjalne substancje swojej ofiarze w żołądku, które miały podtrzymywać ją przy życiu i przy okazji trawiąc ją przez długi okres czasu. Sarlak nie potrzebował często polować dzięki swojemu systemowi trawiennemu. Osobniki żyły w norach i mogły poruszać się, gdyż posiadały nogi. Jeśli przez długi okres czasu osobnik nie mógł znaleźć pożywienia, żywił się roślinami czy grzybami. Największy osobnik przedstawicieli sarlaków żył na Felucji w prastarej czeluści. Jeden z osobników zamieszkiwał także Tatooine w wielkiej jamie Karkun na terenie Morza Wydm, który był ukazany w starej trylogii. Myślę, że film wam się spodobał i skłoni was do zostawienia łapki w górę i suba. Krótko i na temat chciałbym wyjaśnić naszą nieobecność przez ostatni czas. Po prostu nie oszukując was, nie chciało nam się nic robić i woleliśmy skupić się na szkole, gdyż no jednak film zajmuje trochę czasu, a po drugie nie mieliśmy weny do nagrywania. Ale są wakacje i planujemy nagrać kilka odcinków, może pojawi się jakiś krótki maraton, kto wie. W tym tygodniu nie uda mi się zrobić filmu, gdyż wyjeżdżam, ale po powrocie razem z Mortykiem mamy przygotowanych kilka rzeczy, więc będziemy gotowi. To chyba tyle, myślę, że zrozumiecie i do następnego. Cześć!